Dzień dobry, witamy Was w drugiej części QA dotyczącego sprawozdania dla prezesa UZP i kontynuujemy odpowiedzi na Wasze pytania, które zadawaliście na czacie podczas naszego pierwszego dzisiejszego online spotkania. Raz jeszcze Zygmunt Kopacz, razem ze mną Andrzej Łukaszewicz. Witam serdecznie. I ruszamy z kopytka, kontynuujemy. Aleksandra pyta. Proszę powtórzyć, czy zapomogi to też zamówienia? Jeżeli zapomogę, przez zapomogę rozumiemy kwotę, która zostaje komuś przekazana, no oczywiście nie będzie to zamówieniem publicznym. Natomiast jeżeli zamawiający realizuje zapomogę w cudzysłowie, świadczenia rzeczowego, czyli na przykład nie wiem, w postaci leków, w postaci żywności, węgla czy innych środków niezbędnych do życia, no to to już jest zamówienie publiczne, gdzie zamawiający musiał się zaopatrzyć tak, w te materiały. Okej okay, i to będzie powiązane z kolejnym Magdalena pyta. Czy opłaty za pobyt, czy też jakaś tam usługa mhm. świadczona w domu pomocy społecznej, za pobyt podopiecznych, należy wpisywać w sprawozdaniu? U nas nigdy nie było wykazywane. Pobyt jest na podstawie decyzji administracyjnej. To nie będzie klasyfikowane jako zamówienie publiczne. I już, super. Edyta. A jeśli składka na ubezpieczenia grupowe nie płaci firma, tylko potrącane jest ono z pensji pracownika, to czy uwzględniamy? Przy grupowym ubezpieczeniu zawsze jest potrącane z pensji pracownika, jeżeli w imieniu i na rzecz pracowników pracodawca zawarł umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Więc w tym przypadku jest to nadal zamówienie publiczne, bo jest potrącane. I zawierają, zawierają Tak, bo jeszcze, jeszcze raz podkreślę, jest to umowa o zamówienie publiczne, bo jej przedmiotem jest usługa, jest to umowa o charakterze odpłatnym, a strony umowy ubezpieczenia jest zamawiający i wykonawca, to są strony umowy, a pracownik jest przystępującym do tej umowy, tak? który podpisuje Mówili deklarację. Się dokładnie mhm. o tym w części pierwszej, myślę, że dużo pytań będzie się nam w tej... Części powiem powtarzało. Państwu jeszcze więcej i jeszcze, bo Jasne. to jest ciekawy wątek. Mhm. I teraz, jeżeli na przykład mamy zatrudnione 120 osób, więc muszę oszacować wartość zamówienia na 120 osób na ubezpieczenie grupowe i robię na to postępowanie. Zrobię tak. postępowanie na 120 osób, podpisuję umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, a na grupowe oczywiście, tak. a okazuje się, że 60 osób przystępuje mi składając deklarację. Tak. Bo tak może być. Może być. W związku z tym wartością zamówienia jest oczywiście ta oszacowana wartość, która była wcześniej, i później wartością zamówienia będzie wartość tej umowy, tego ubezpieczenia grupowego. Nie? Dokładnie. Bez dokładnie. względu na liczbę osób, która przystąpiła. Okej, okay, dokładnie. Tak samo jak mówiliśmy w kwestii tego, nazwijmy to Żwiru, nawet tak jak mamy podpis. Przykładowo. Stawkę jednostkową za, za Żwir, czy za robotę, mhm. czy za roboczo godzinę, a, a zobaczymy, ile wyjdzie, to mimo to. Wpisujemy tą kwotę maksymalną wtedy uh -huh, szacowania, uh -huh, a w naszym tutaj w przypadku też szacowanie. Tak, też szacowanie. Dobrze. Katarzyna pyta, czyli spółka komunalna, która y, też nie miała przetargów, to też wszystkie wydatki wpisuje do działu 9. Tak, bo jeżeli nie było postępowań przetargowych, to będzie to albo w dziale dziewiątym dotyczące klasycznego czy poniżej 130, albo sektorowego poniżej progu unijnego. Y Angelika. Jeżeli postępowania wszczęte w roku 2020, umową zawartą w 2021, zostały przeprowadzone bez stosowania ustawy, czyli z 4 4.8, to należy złożyć dwa sprawozdania. Czy też było przeprowadzone bez stosowania ustawy, ma w takim przypadku w ogóle znaczenie. To już powiedzieliśmy, tak, ma bez, znaczenie. Bez, tak, bo bez stosowania ustawy. Ma jest, znaczenie, jeżeli było bez stosowania ustawy to i zawarte w 21 to wykazujemy w 21 nie robimy dwóch sprawozdań chodzi to do nowego sprawozdania. Jeżeli żadne przetargi z 20 na 21 ci nie przechodziły, czyli nie były wszczynane w 20, a zaczynały się, a, a umowa była podpisywana w 21, jeżeli przetargi postępowania, tak postępowania, tak postępowania, postępowania zgodnie z ustawą mhm. prowadzone tak nie przechodziły z mhm. 20 na 21, wtedy składasz jedno. Jeżeli przetargi przechodziły, wtedy składasz dwa. A jeżeli chodzi o zamówienia regulaminowe, no to wykazujemy je w tym roku, w którym została zawarta. Tak, bo tutaj umowa. też należy się jakby odwołać do definicji postępowania, gdzie postępowanie jest to ten ciąg pewnych zdarzeń, które rozpoczynają się od wszczęcia postępowania poprzez publikację ogłoszenia, przesłania ogłoszenia do publikacji lub przesłania zaproszenia. Mhm. A w przypadku zamówień podprogowych, jakby nie możemy podpiąć tej procedury pod to sformułowanie, nie? Agnieszka, czy w części dziewiątej wpisujemy zakup biletów MZK, biletów do teatru, muzeów, kolonie, usługi pocztowe? Będą to zamówienia publiczne. Są to zamówienia publiczne. Są to zamówienia, zakładam poniżej progu, raczej nie robiliście. Czyli do 130, przetargu czyli na 9. wypady mhm. do teatru, więc część dziewiąta. Dokładnie. Natalia. Długie pytanie. Czy zamawiający udzielając w roku 21 zamówień z wyłączeniem przepisów ustawy 21 podprogowe zobowiązany jest przedstawić w sprawozdaniu w rozdziale 9? Tak. Mhm. Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż 130 zł oraz zamówienia sektorowe i zamówienia o dziedzinie obronności i bezpieczeństwa o wartości mniejszej niż progi unijne. Udzielone zamówienia, których wartość nie przekracza 130 tysięcy złotych, na przykład usługi prawne, zakup czasu antenowego. To są zamówienia publiczne, tak? Co są zamówienia publiczne, ale jeżeli nie przekraczają 130 tysięcy złotych, to, to mamy dziewiątkę, chyba że jest to przedmiotem wyłączenia, czyli zakup czasu antenowego. Jest to wyłączenie i byłoby powyżej 130, to wtedy będziemy wpisywali wyłączenia przedmiotowe. Alicja, ponawiam pytanie, czyli musieliśmy nie odpowiedzieć na? E, na żywo. E, czy korektę sprawozdania można składać bez konsekwencji, składając po pierwszym marca? Tak. E, no korektę mogę złożyć z domysłu po no. pierwszym marca. Czy PZP nie wskazuje żadnej sankcji tutaj karnej, tak. nie? Znaczy, no, sankcji, sankcji, sankcji ustawowej. Sankcji w ogóle. E, no, miejmy, miejmy nadzieję, że prezes będzie przymykał oko, jeżeli nie, nie, nie wyrobicie się tak, jak mi się zdarzyło to wcześniej, jakby no te dane mieć w takim czy innym Myślałem, że powiesz, że będzie przemykał oko prezes, jak nie ten, to to inny. <noise> Kolejny. Nie, tego nie chciałem powiedzieć, ale myślę, że powinien utrzymać jakby tutaj równe zasady gry. Jak oni nie zdążyli z systemem i stwierdzili dobrze, to możecie troszkę później. Tak, no to zakładam, tak. że jak my się troszkę spóźnimy, to też nam nikt głowy nie urwie. Krzysztof, a jeśli robiliśmy postępowanie na zakup samochodu strażackiego na OSP i umowę podpisała jednostka OSP, to kto wpisuje to już sprawozdanie? Mieliśmy. Było. Tak, podpisuje OSP. Podpisuje OSP. Alicja, a dotacje unijne, zawarliśmy umowę w ramach postępowania, ale dostaliśmy na to środki. Było dobrze, że dostaliście środki, wciąż nadal je wydaliście, wciąż nadal były publiczne w ten czy inny sposób, w związku z czym oczywiście, że to Alicja uwzględniacie. Agnieszka. Artykuł 6 lub 6a z jakiej ustawy? I to jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych. Dziennik Ustaw 2020, pozycja 1842 ze zmianami. Ale, konkret. Ale to teraz jeszcze powiedz, w jakim kontekście Agnieszka o to pytała. Właśnie, w jakim kontekście, bo teraz zwróćmy uwagę, mamy taką historię. Jeżeli mamy udzielenie zamówienia czy wydatek związany z COVID, czyli na podstawie 6 lub 6a. Tak jak tu UZP także to komentuje, i jest to zamówienie poniżej 130, bo może to nie wybrzmiało, że tak powiem, trafnie czy właściwie w trakcie naszego spotkania online. Jeżeli jest to zamówienie związane z COVID, ale poniżej 130, to wpisujemy oczywiście w sekcję 9. Jeżeli jest to zamówienie z COVID, związane z COVID i powyżej 130, nie wpisujemy tego w ogóle. W ogóle tego nie ma w sprawozdaniu. Dobrze. Małgoszata, jeżeli jesteśmy jednostką komunalną i sektorową jednocześnie, tak to wygląda w nowym formularzu. Jeżeli jesteśmy tak ko samo. komunalną, sektorową, to wygląda tak samo, czyli tam, gdzie mieliśmy zamówienia sektorowe, udzielamy w częściach sektorowych, jeżeli były zamówienia klasyczne, w częściach klasycznych, a w części dziewiątej wypełniamy dla, podprogowe dla zamówienia klasycznego i podprogowe dla zamówienia sektorowego. Super. Czy na platformie e-zamówienia, pyta Elżbieta, w czasie wpisywania sprawozdania będzie można przerwać i wrócić następnego dnia, wpisując dalej? Na to pytanie odpowiada Mateusz najlepiej okay. na filmie, który znajdziecie na przetargosie. Natomiast mi się wydaje, że tak, z tego co klikałem, możemy tam wrócić. Pod trzy kropeczki możemy edytować, kontynuować. Także jest to niegłupio zaprojektowane i będzie można. 99,9. Tak jak przez to przeklikiwałem, będzie można to właśnie w ten sam sposób zrobić. Także nie musicie siadać o siódmej rano, żeby się wyrobić do, do Fajrantu albo siedzieć po godzinach, będzie można to zrobić na raty. Barbara, ale wydaje mi się, że z tej opinii UZP wynika, że jeśli mamy kumulację wyłączeń, wydatek był realizowany na podstawie 6a ustawy o COVID ale jednocześnie nie przekracza kwoty 130 to powinniśmy go ująć w sprawozdaniu w tabeli 9 powiedziałeś zgadza to się, tak może się. faktycznie to nie wybrzmiało tak, widzisz tak, dobrze tak, że wróciliśmy tak, do tego tematu czyli jeżeli macie zamówienia covidowe szeroko rozumiane jeżeli są do 130 wprowadzamy w dziewiątkę jeżeli są powyżej 130 nie wprowadzamy świetnie jeszcze, jeszcze kilka pytań od was Agnieszka Koszt poniesiony za awarię w, awarię w drodze wpisujemy w części dziewiątej. Tak, no to jest zamówienie podprogowe. Podprogowe, zakładam, że tak, no. że awaria nie... Nieprzewidziane. Y, y, tak, <laughs> y, dokładnie. Y, Alina, co ze szkoleniami, które są zwolnione z podatku VAT? Czy trzeba je ujmować w rocznym sprawozdaniu? Trzeba. Y, nadal jest to wydatek publiczny. Jakby VAT jakby nie interesuje nas w sprawozdaniu rocznym. Pamiętajmy o tym. Tym bardziej, że pokazujemy mm -hmm. to w netto, więc netto. tutaj netto tak, równa netto. się brutto, więc wprowadzamy mm -hmm. kwotę po prostu, jaka za szkolenie jest, jeżeli była na zerowej stawce VAT-u wystawiona. Dorota, czy sprawozdanie dla postępowań do kwoty 130 rządzi się innymi prawami? Gdyż takie kiedyś gdzieś zdanie wybrzmiało w trakcie szkolenia. Jeśli tak, to czy mogę prosić o jakieś ukierunkowania? Może było jakieś szkolenie, które przegapiłam? Thanks. Dorota, fajnie napisała. Czy się rządzi innymi prawami niż zamówienia duże? No to jest ta jedna rzecz, o której mówiliśmy w pierwszej części znowu tej, tych, tych naszych rozważań, tego QAD-a O tyle innymi sprawami, prawami, kiedy się zaczęło, kiedy się skończyło. Tak? Bo jeżeli. Tak, bo to jeżeli... nie jest postępowanie, o udzielenie zamówienia publicznego, to jest udzielenie zamówienia publicznego. Tak, na? czyli jeżeli. Postę... Jeszcze raz powtórzymy, jeżeli postępowanie regulaminowe zaczęło się w 20, skończyło się w 21, to wykazujemy w 21, w sekcji 9, bo zawarliśmy je w 21 i w ogóle to, że rozpoczęliśmy to postępowanie prowadzić, wysyłać zapytania, zbierać oferty w 20, nie ma najmniejszego znaczenia. Natomiast ma znaczenie i o tyle innymi prawami może się rządzić, jeżeli robicie to na podstawie postępowań podlegających pod prawo zamówień publicznych. Robicie tam, wszczynaliście, no właśnie co, przetarg nieograniczony, który w nowej ustawie stał się trybem podstawowym, to wtedy musimy to w dwóch różnych miejscach wykazać, i z tego względu możemy powiedzieć, że tyczy się, czy rządzi się troszeczkę. Innymi prawami? Czy jeszcze z jakichś przyczyn mogłoby się rządzić innymi nie tyle, prawami? Nie tyle prawami, co w poprzednim formularzu mieliśmy wyłączenia kwotowe po prostu w jednej tabeli z wyłączeniami ustawowymi ogółem, uh -huh. czyli mieliśmy pozycję pierwszą, to było kwotowe i pozostałe było wyłączenia przedmiotowe. Uh -huh. Natomiast w nowym formularzu mamy osobną, czyli tą właśnie tabelę dziewiątą, część dziewiątą, po prostu dedykowaną tylko dla zamówień podprogowych z podziałem na klasycznego i sektorowego. I oczywiście w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności także. Zastanawiam się jeszcze też, wiesz, w kontekście kwot, które wprowadzamy, bo dużo mówiliśmy mhm. o tym, że jeżeli mamy zawarte Umowy tam ze stawką godzinową, i że powinniśmy, jeżeli nie, wy, nie występuje w umowie kwota maksymalna, mhm. to powinniśmy pisać szacunkową. Myślę, że to też może być różnica z zamówieniem publicznym, mhm. bo w zamówieniu publicznym, jeżeli go udzielasz, no to masz konkretną kwotę. Mhm. I tutaj tak, nie ma tak, problemu, tak, nie ma rozważania, tak, 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 co ja mam wprowadzić, bo jeżeli prowadziliście zamówienie publiczne, to wprowadzacie tą kwotę, która no, wynika z dokumentacji, z ofert zawartej umowy de facto, z umowy, tak. Mhm. Sensu mhm. I macie mhm. tam konkretną. Konkretną kwotę. Chociaż teraz myślę znowu przetarg na energię elektryczną, czy ja tam mam konkretną kwotę? Muszę oszacować. Tak, i tam jest na -y, czyli Bo te, masz wskazane, czyli też masz, y, masz wskazane w formularzach, Państwo, macie zawsze wskazane, powinno być tak wskazane, jaka jest, y, jaki jest wolumen zamówienia, czyli mamy tutaj w gigawatach na przykład. Liczbę i mamy za kilowat czy megawat, on jest wyceniony, i mamy cenę oferty. I cena oferty jest w granicach właśnie tych set tysięcy złotych, czy dziesiątki tysięcy złotych. To jest wartość umowy. Nie? To jest uh -huh. wartość tej umowy. Nie? Uh -huh. Dobra, to więcej tu jakichś różnic, Dorota, nie widzimy, żeby to jakoś innymi prawami się rządziło. No, chyba, że jakiś aspekt przegapiliśmy, ale nic mi do głowy, Andrzeju, więcej nie przychodzi. Nie, tak? no, myślę, że tutaj jakby nie ma innych niuansów. Okay. Lidia. Co w przypadku, jeżeli umowa na dostawę artykułów spożywczych zawarta w 21, a dostawy od 1 stycznia do końca 22, mhm. Lidia oczywiście wprowadzamy to w sekcję 9, zawarłaś w 21. Nieważne kiedy dostała, mhm. nieważne mhm. kiedy faktura, ważne kiedy zostało zaciągnięte zobowiązanie. Anna, co w przypadku, gdy w umowie na wynajem nie ma podanej całościowej kwoty, tylko cena za metr kwadrat powierzchni użytkowej? No, tutaj znowu wracamy do tematu. Jest cena jednostkowa. Jeżeli mam taką umowę, to mam cenę jednostkową za metr kwadratowy. No, wiem, jaką mam powierzchnię, bo chyba raczej to jest przewidziane. Nie wiem, może mam po różną co chwilę? Może się różną? No dobra, zakładamy, że Nie wiem no, jaka będzie. Be... No, okay. no różnie, może być scenarii. różnie. No, założenie jest takie samo jak zawsze, czyli przyjmujemy maksymalną wartość tej umowy realizowaną w danym okresie i wpisujemy tą wartość do sprawozdania rocznego. Okay. Bo tutaj najem jest tym problemem, że najem nie przechodzi przez procedurę. Tak. Ale nadal powinniśmy no, mieć pojęcie, w jakiej, jakiej wartości mhm. to będzie to zobowiązanie, nie? bo najem też musimy przecież ująć w jakby dokumentach finansowych zamawiającego. Ono musi pojawić się gdzieś w budżecie, te środki muszą się pojawić tam. Jasne. Paulina, mamy umowę na sprzątanie. 22 grosze netto za metr kwadratowy. W umowie nie ma maksymalnej wartości. Czy mogę sama sobie obliczyć wartość za zamówienia gwarantowane i opcjonalne? Niestety, wartość może ulec zmianie: najprawdopodobniej zapłacimy mniej. Remont, remont przedłuża się o miesiąc, więc zamówienie opcji ruszy później. Uwzględniając tylko zamówienia gwarantowane, czy opcje też? Tylko gwarantowane. Gwarantowane i oczywiście trzeba wyliczyć na podstawie Tylko tych Gwarantowane danych, i tak, nie. I tak, wyliczyć to, co wyliczyć powinniśmy. Joanna, e-zamówienia, gdzie wpisujemy umowy zlecenia do sprawozdania? Dziewiątka, 9. Dziewiątka. 9. Idziemy jak przecinaki tutaj przez tą część, naprawdę. E Anna. Ale przepraszam, ale jeżeli to byłoby zamówienie powyżej progu, no. 130 tysięcy złotych. Zakład zakładamy, waga. że nie. Zakładamy, Ale, że, że nie. To domyślnie to, mam wrażenie, właśnie, że było. Po, że, nie. że nie. Ale, z, Ale teraz jeśli... załóżmy taką historię, że um, mam postępowanie przetargowe, czyli na przykład na um, tłumaczenia mhm. albo szkolenia. Mhm. I z powyżej 130. Mhm. I jest w trybie podstawowym. I ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. No bo może złożyć. No, może. I to jaką umowę z nią zawrę? No, umowę zlecenia. No i wtedy ta umowa zlecenia trafi normalnie w. Tam, w sekcję przetargi. W wyższą, tam gdzie są przetargi. To te, tak, te pierwsze sekcje nasze. No to nie? tak a propos umowy zlecenia, zwróćmy okay. uwagę. Nie? Jasne, no, to ciekawy wyjątek znalazłeś. Super. Ehm, Lubimy zakomplikować sytuację, nie? Jak i to i tak już da. jest skomplikowane. <coughs> Dobrze. Anna, jeżeli składam sprawozdanie z jednego udzielonego postępowania w 21, a wszczętego w 20. Według starego formularza, to które rubryki powinnam, tylko te dotyczące przetargu, w tym wypadku unijnego? Na logikę tak, ale może są jakieś inne dodatkowe obowiązki sprawozdawcze? No nie, jeżeli zaczęłaś, jeżeli zawarłaś w 21, rozpoczęłaś w 20, to jest właśnie ten przypadek, kiedy kierujemy się w tą sprawozdawczość. Przez czyli według starego. biuletyn, więc idziemy według starego. Jeżeli to było jedyny, jedyne Twoje postępowanie przetargowe, to robisz według starego uh -huh. to jedno postępowanie, według nowego sekcję dziewiątą. Uh -huh. czyli, czyli nowy was, nowy was nie ominie w żaden sposób. Nowy was nie ominie, bo musicie wskazać te wydatki regulaminowe, a chyba jakieś macie, kolwiek. Chociażby parę hmm, złotych. <K 1967> Natomiast to było zamówienie powyżej progów. Z, I tutaj jakby nie ma dodatkowego wymogu informacyjnego, tak? Dla, według poprzedniego formularza rozporządzenia. Nie no pięknie. Marek, zamawiający centralny po przeprowadzeniu przetargu podpisuje umowę ramową, Jasne. My po, do, do sprawozdania wpisujemy umowę wykonawczą. Mhm, Jasne. Tak. Ale gdzie mamy ją wpisać, gdy kwota netto umowy wykonawczej jest poniżej 130 zł, a gdzie, jeżeli jest powyżej 130 zł? Poza tym istnieje też sytuacja, gdy w jednej części przetargu centralnego zamawia, zamawiający zawiera 2-3 umowy wykonawcze, które łącznie przekraczają 130 zł. No, i tu jest taka ciekawostka: jak Państwo zajrzycie do zestawu, właśnie tych, także odpowiedzi na UZP dotyczące umowy ramowej, to UZP mówi o tym, że jeżeli została zawarta umowa ramowa, to wprowadzamy wartość umowy ramowej i w ramach umowy ramowej nie wpisujemy wartości umowy realizacyjnej, ponieważ w tym momencie doszłoby do powielenia. Mamy umowę ramową na kwotę maksymalną i umowy realizacyjne, tak? Czyli wprowadzamy ramową. Ramową. A kto wprowadza? Ramową. No ten, ten. kto udziela zamówienia? Czyli was to w ogóle Zamawiający kompletnie nie dotyczy? Centralne. Tak? Czyli w ogóle nie muszą tego wpisywać tak. Tak. ani do góry, ani na dół, ani w jedne, ani w duże, ani w małe. Umowa wykonawcza generalnie powinna być realizowana przez zamawiającego nadal centralnego. Bo umowa ramowa jest zapowiedzią pewnych, pewnych transakcji, które się pojawią, czy realizacji może potrzeb, które pojawią się w postaci transakcji czy umowy, realizowanej przez tego zamawiającego, który przeprowadził i zawarł umowę ramową. Uh -huh. Więc ten umo ta umowa ramowa generalnie jest, umowa realizacyjna jest zamówieniem publicznym w odniesieniu do tej umowy ramowej. Nie? Mm -hmm. Więc tak naprawdę... Żebyśmy nie dublowali kwórt, tak, oczywiście. Czyli, nie? Y, y, Marek, odpowiadając na twoje pytanie, to też bardzo ciekawe, to jest kwestia centralnego zamawiającego tak, i jego rejestru, umowy a nie twojego mhm. w tym momencie przy założeniu umowy ramowej. Mhm. Tak, to trzeba podkreślić, tak. bo tutaj mówimy o kwoty zawartych ramowej. umów ramowych. I tutaj proszę państwa także jeszcze to, co w, jakby też pojawiło się na naszym pierwszym, jakby w pierwszej odsłonie, dotyczące sprawozdania rocznego. Zwróćmy uwagę artykuł 82. No, mówi o sprawozdaniu rocznym z udzielonych zamówień publicznych i dotyczy to też wyłączeń, zamówień klasycznych, zamówień sektorowych w dziedzinie obronności bezpieczeństwa. Więc zwróćmy uwagę, to są właśnie te wartości, które pojawiają się w sprawozdaniu rocznym. Dobrze. Ja tak jeszcze nawiążę a propos kwot, bo tu często możemy to jeszcze pomylić z kwotami, bo mhm. pamiętajcie, to nie, nie patrzymy na samą kwotę zamówienia, patrzymy na procedurę, w której to Prowadzimy, bo może się a, okazać tak, tak, tak że tak. będziecie mieli postępowanie unijne o wartości 5 tysięcy złotych. Znam takie przypadki. Tak. Projekt więc... ochrony żubrów, mm -hmm. że tak szybko mm -hmm. powiem, mm -hmm. i nadleśnictwa, które je realizowały. Mm -hmm. Nadleśnictwa jako całość wygrały projekt ochrony mm -hmm. żubrów, a potem się okazuje, że jedno leśnictwo robi przetarg unijny, mm -hmm. bo każde z nich robi zgodnie z procedurą Łączą. całości, tak, tak, łącznie, czyli tak, 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 tak. wpadli w progi unijne, bo żubry w skali kraju dużo jedzą. Natomiast w skali tego jednego leśnictwa jedzą zdecydowanie mniej i było postępowanie na 5000 zł prowadzone w procedurze unijnej i wprowadzamy mm -hmm. gdzie? Oczywiście w procedurę unijną, tak. a, nie w, a nie w naszą dziewiątkę, mimo tak nikłej wartości tegoż, tegoż zamówienia. Także to też jest no, niuans, ciekawostka. Mam nadzieję, że to wszystko dokładnie też jest Wam jasne. I. Ostatnie pytanie, przynajmniej z tych, które tutaj zaznaczyliśmy, czy ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach oraz szkoleniach ujmuje się w sprawozdaniu? Ekwiwalent, no ekwiwalent jest pieniężny w tym przypadku, więc jeżeli jest to dodatkowa część wynagrodzenia, ten ekwiwalent no jest to, to nie jest wydatek publiczny i nie znajdzie odzwierciedlenia w sprawozdaniu rocznym. Słuchajcie. Moi mili, z pytań, które, które do nas wysłaliście i z które zaznaczyliśmy, że jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć no, bez specjalnego przygotowania i ad hoc zaraz po wydarzeniu, to będzie na tyle. Jeszcze spróbujemy, na, bo na niektóre pytania nie odpowiedzieliśmy, niektóre pytania wymagają większego zgłębienia jeszcze Tematu, bo czasami puszczaliście tutaj podkręcone trochę piłki, a jeżeli mamy wam powiedzieć coś, czego nie jesteśmy pe pewni, to wolimy to napisać. Tak, tak, zrobimy to w ten napisać. sposób. Także jeszcze kontynuując, zaskoczyliście nas ilością tych pytań, kontynuując Andrzej zadeklarował, że spróbuje jeszcze zbadać tutaj te tematy. I miejmy nadzieję, że na jak największą ilość tych podkręconych piłek, które tutaj nam puściliście, tak. spróbujemy jeszcze odpowiedzieć w formie pisemnej już tym razem. Bo... Tak, bo pojawiło się wiele pytań, takich już mocno, że tak powiem, wymagających mocnego zastanowienia i sięgnięcia także do, do literatury, więc właśnie to są te pytania, na które przygotuję tutaj już bezpośrednią odpowiedź. Mam nadzieję, że pomimo tego będziecie usatysfakcjonowani tym naszym podwójnym QA, a potrójnym de facto spotkaniem. Spędziliśmy <laughs> niesamowity dzień dzisiaj. Słuchajcie, zaczynaliśmy rano, jest prawie, że Fireant. My, także mam nadzieję, że ta wiedza, którą tutaj otrzymaliście, będzie dla Was wiedzą wnoszącą i pozwoli Wam skutecznie i zgodnie z prawem przygotować te sprawozdania. Mam nadzieję, że rozwialiśmy Wasze wątpliwości co do. Czy jeszcze jakieś słowo podsumowania, Andrzeju? No myślę, że jednak to wszystko wymaga jakby, jakby sugestia z mojej strony, jednak samodzielnego przemyślenia sytuacji, przetrawienia tych różnych sytuacji, tych różnych, różnych niuansów. Tu jeszcze ja jednak chciałbym odwołać się do strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, mhm. gdzie z, y, y, możemy nadal czerpać wiedzę z wyjaśnień dotyczących sprawozdania z rozporządzenia, z poprzedniej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, bo tam UZP y, uję było właśnie te kluczowe aspekty, więc nadal jakby mamy tam nie tyle może kopalnie wiedzy w tym zakresie, ale na pewno podpowiedzi dla wielu istotnych kwestii I, i jednak tu chciałbym, żebyście Państwo jednak spojrzeli na to. To jest pierwsze. Dwa, pamiętajmy o tej podstawowej definicji, co to jest zamówienie publiczne, gdzie tutaj chodzi to przede wszystkim właśnie o te strony zamawiające wykonawcy charakter zamówienia odpłatność, co z kolei... Odrzuca jako wymóg ustawowy umieszczenia w sprawozdaniu rocznym tych wydatków, które nie są zamówieniem publicznym. Więc generalnie to takie dwie ogólne uwagi z mojej strony. I niuans dotyczący tego przejścia. Zwróćmy uwagę, w przyszłym roku już nie będziemy mieli tego problemu. Tak, bo już wszystko będziemy robić w zamówieniach. 2021. I oczywiście, żebyśmy jako zamawiający skorzystali z prawidłowej formatki, czyli rozwiązania mamy dwa. Pamiętajmy o tym, czyli biuletyn zamówień publicznych albo e-zamówienia, i wszystko zależy od tego, tak naprawdę skróca, skracając myśl absolutnie, w którym roku doszło do udzielenia zamówienia publicznego. I czy przedłużyło Wam się jakieś postępowania z 20 na 21? Słuchajcie, był, był głos od strony prawnej, że tak powiem, eksperckiej, to teraz od strony technicznej i operacyjnej. Słuchajcie, jeżeli ja mógłbym coś ze swojej strony doradzić. Jest styczeń, jest końcówka stycznia. Ja uważam, że to, za co w tej chwili łapiecie, czyli to sprawozdanie, a szczególnie. Kwestia zamówień poniżej 130 tysięcy złotych, to jest kwestia, która powinna się dziać systematycznie. Wielu z Was w tym momencie gasi pożary, wielu z Was w tym momencie próbuje zdobyć te dane z mniejszą czy większą skutecznością, zdobyć i z mniejszą czy większą szczegółowością albo poziomem uogólnienia u niektórych daleko idącym. Ja Was zachęcam do tego, żebyście robili to systematycznie. Znamy takie rozwiązania, mamy takie rozwiązania, w których jesteśmy w stanie na bieżąco rejestrować te wydatki, i nawet jeżeli jesteście dużą jednostką, a nawet jeżeli jesteście potężną jednostką, to potrafimy to zrobić w sposób taki, żebyście teraz, pod koniec lutego, a może nie pod koniec lutego, może nawet 7 stycznia, mogli sobie wyciągnąć te dane, przynajmniej z zakresu 2.1.1, wyciągnąć na klik, a przy okazji skontrolować, czy nie przekraczamy przypadkiem gdzieś tych 130 tysięcy, bo plan, planem, realizacja, realizacją. I żeby trzymać te zamówienia w ryzach i, i nie nastawiać się kontroli z pierwszym czy z drugim policzkiem, to zachęcam Was do systematyki przede wszystkim w tym zakresie. Nieważne, czy to będziecie robili przez nas, przez Platforma Zakupowa.pl, czy, czy znajdziecie inne rozwiązania w tym zakresie, ale zachęcam Was do prowadzenia tego w sposób systematyczny. Żebyśmy nie musieli gasić pożarów, bo zobaczcie, to jest coś, co jak dobrze zorganizujemy, możemy ściągnąć ze swoich barków, nie musimy tego robić w tym no jakże gorącym okresie. Umówmy się, przełom grudzień, styczeń, luty, no, pracy jest tak niesamowicie dużo w związku z planowaniem, z finansami, z planem zamówień, z zmianami dochodzącymi obowiązkami, rejestrami, czymkolwiek nie tylko. Jest tego masa. W związku z czym jeżeli możemy coś wyjąć z tego okresu a przerzucić na systematyczną pracę w ciągu roku to do tego ja chciałbym was z kolei zachęcić. Dziękujemy wam serdecznie również. Trzymajcie się dzielnie, elektronizujcie śmiało, korzystajcie z przetargosa. Tam znajdziecie więcej nagrań i więcej filmów z tej tematyki generalnie krążących wokół zamówień publicznych. Niech to będzie wasza Baza wiedzy, a my wam dziękujemy serdecznie i kłaniamy się z gminą. Łukaszewicz Andrzej, dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam.